16 stycznia 2024 roku. Witam Was drodzy i serdecznie pozdrawiam z parafii Ewangelii skałk w Bytomiu-Miechowicach. Zapraszam Was teraz, byśmy wspólnie razem wsłuchali się w słowa, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak, słowa Starego Testamentu czytam z Księgi proroka Izajasza, gdzie w 43 rozdziale, w pierwszym wersecie te znajdujemy słowa. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, Moim jesteś. Zaś drugi fragment wyjęty zostaje z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie w 19 rozdziale, w piątym wersecie tak czytamy. Jezus spojrzał w górę i rzekł do Niego: Zachariaszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Drodzy, muszę wam powiedzieć, że kiedy czytałem te teksty, to myśl, która przyszła mi do głowy jest taka, że Bóg potrafi. Nieźle zaskoczyć, bo oba te teksty kojarzą mi się z zaskoczeniem. Pierwsze zaskoczeniem, które dociera do Izraela. Zresztą w ogóle dla mnie historia Izraela to jest historia wielu bożych zaskoczeń. Sam fakt, że dzisiaj Izrael istnieje, jest też takim bożym zaskoczeniem. Myślę, że dla wielu ludzi w tym świecie bardzo pozytywnym i bardzo dobrym. Ale ta historia, czy to słowo dociera do Izraela wtedy, kiedy właśnie wszystko wydaje się, że wszystko już padło, że niczego już nie będzie. Że nie ma już powrotu, nie ma już ziemi, nie ma już świątyni, a Bóg przypomina, że to, co najważniejsze jest, bo oni należą do Niego. Jesteście moimi dziećmi, nazywam Was moim imieniem, moimi jesteście i drodzy, warto o tym pamiętać, bo kiedy idziemy przez ten świat, wydarzają się różne rzeczy. Czasami wydaje nam się, że idziemy ciemną doliną, niczego nie ma, niczego nie widać, ale wtedy warto pamiętać, o tym słowie niech ono zawsze będzie dla nas tym pozytywnym zaskoczeniem, że jesteśmy dziećmi Bożymi, nazwani naszym imieniem i należymy do Boga. Zaś drugi tekst myślę, że jest zaskoczeniem no, przede wszystkim dla samego Zacheusza, dlatego że kiedy wszedł na to drzewo, by popatrzeć, jak Jezus przechodzi, nie spodziewał się jednego. Po pierwsze, że Jezus zwróci się bezpośrednio do niego, a już z pewnością nie spodziewał się słów, które Jezus do niego powie. Dziś będę gościem. W Twoim domu. I drodzy, warto pamiętać, że kiedy Boże Słowo czytamy, kiedy Boże Słowo rozważamy, to na zawsze, w pierwszej kolejności, mówi właśnie do mnie, mówi do Ciebie, mówi do nas, bo Bóg kieruje swoje Słowo bezpośrednio do każdego z nas. A myślę, że największe zaskoczenie jest to, że bez względu na to, gdzie się zatrzymujemy, Bóg mówi: Zawsze jestem z Tobą i każdego dnia jestem gościem Twojego domu. Niech te słowa nas prowadzą, niech błogosławią ten dzień, czas, który jest przed nami. Idźmy w Bożym imieniu i głośmy chwałę Bożą. Pozdrawiam Was jeszcze raz i życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.